upływu czasu wciąż chcemy oddawać głos tym, których wyróżnia wrażliwość, piękno poświęcenia, kreatywność, twórczość artystyczna oraz wola życia w harmonii ze światem stworzonym. Nagrodę w kategorii Angelus artystyczny otrzymuje Piotr Selin. Dzisiejsza nagroda jest dla mnie kolejnym wielkim wyróżnieniem. Ja muszę przyznać, że w 2006 roku razem z Lubelską Federacją Bardów odbieraliśmy Angelusa, ale to było wiele lat temu i takim moim było marzeniem, że będę się starał i robił wszystko, żeby właśnie otrzymać indywidualną taką nagrodę. I to marzenie, takich jak i wiele innych marzeń, które sobie kiedyś śniłem, marzyłem w tym naszym mieście, się spełniają. Ja mam przyjemność współpracować od 25 lat ze wspaniałą poetką piosenki Hanną Lewandowską i razem piszemy piosenki. Hania pisze bardzo wartościowe słowa, bardzo wzruszające słowa, do których ja staram się napisać jakąś melodię. I wiem, że to, co robimy, wzrusza. Wiem, że to, co robimy, potrafi także zmieniać drugiego człowieka na lepsze. I to jest niesamowite, że to także przez kapitułę, przez tak wybitnych ludzi zostało zauważone i docenione. Piotr Selin, inaczej Piotr Chilimoniuk, to niezwykła osobowość i artystyczna, i można powiedzieć duchowa. Miałam to szczęście, że wielokrotnie pisał dla naszego chóru Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który mam przyjemność prowadzić. To jest niezwykły człowiek, niezwykły artysta. Ogromnie się cieszymy, że takiego artystę mamy na naszym uniwersytecie.